Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym będę testował perfumy marki Latafa. Arabskie perfumy, raczej tanioszki, bo z tego słynie marka Latafa. Perfum łącznie mam 18, 10 perfum męskich uniseksowych, 8 perfum damskich. Także no, z tego będzie kilka filmów, 4 tak planuję. 2 filmy z testów męskich i uniseksowych i 2 filmy z testów damskich. Po każdych dwóch takich filmach będzie giveaway, czyli rozdanie i będziecie mogli sami sobie sprawdzić te wszystkie próbki. A to wszystko dzięki sklepowi magrami.pl, do którego serdecznie Was zapraszam. Dostałem od nich odlewki. Na testy oczywiście to nie wpłynie na moją ocenę, no bo to oceniam markę Latafa, nie sklep Magrami. Sklep Magrami jest w porządku i jak już mówiłem, serdecznie Was do niego zapraszam. Jeśli chcecie nabyć próbki tych perfum, które będę testował dzisiaj, albo jakichś innych, no to możecie sobie wejść do sklepu przez link w opisie moim, bo jeśli wejdziecie przez ten link, to ja dostanę za to pieniądze. Uhu! I wszyscy szczęśliwi. A dlaczego Wy będziecie szczęśliwi? Bo jeśli lubicie moje filmy, no to przez to może być ich tylko więcej, no bo będzie to pokazywało, że ta współpraca ma jakiś sens i przynosi jakiś efekt. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Mam tu karton z próbkami od Magrami. Dzisiaj będę testował próbki męskie i uniseksowe. 5 dzisiaj, 5 na kolejny film. Nie mam pojęcia, co to za próbki. Po prostu Magrami mi jakieś wysłało i nie wiem dokładnie, co to. Nie wiem, czy już je testowałem. Może tak, może nie. Natomiast to będzie taki trochę test. To jest w ciemno. Dobra, chwyciłem pierwszą próbkę. Latafa Kima for Men. Nazwy nie kojarzę, także wydaje mi się, że nie testowałem. Sprawdźmy. Interesujący, nie pachnie klon czegokolwiek. Ma w sobie nutkę taką jabłuszkowo, piżmową, kumarynową, tonkową, coś a la Boss Battle, Boss numer 6, ten wiecie, ten typowy szary boss. Taka syntetyczno-szarlotkowa, ale absolutnie nie jest to klon Bossa Battle. Są tu też takie nuty jakby skórzano-dymne nieco, mam wrażenie, takie. Taka skóra, taka w mainstreamie przez jakiś czas był trochę trend na takie akordy skórzane, chociażby w Gucci Guilty Absolute, Philip Plein miał coś w tym klimacie, w ogóle jakieś pachnidła miały właśnie takie przedstawienie skóry, takiej nieco asfaltowej, dymnej, industrialnej i mam wrażenie, że tutaj gdzieś w tle taki akord skórzany, skórzano-dymny jest, dodatkowo jakiś taki nieco jakby spożywczo-orzechowy, waniliowy, tonkowy, ale też no, ogólnie taki czysty, męski, taki akord typowy, takiej męskiej czystości, lawendowo-bergamotkowej. Przyjemny, natomiast wyraźnie syntetyczny i troszkę mnie to uwiera, muszę przyznać. Jeśli ma w sobie taką syntetyczną szorstkość, nie wiem skąd to się bierze, mógłby być trochę bardziej gładki, trochę bardziej kremowy, a tutaj coś mnie w nim drażni. Dobra, sprawdźmy nuty. Według Fragrantiki jest to cedr, ud, lawenda, szałwia, rozmaryn, patchouli i wetyweria i porównywany do pradylom, do Bossa Battle, Boss Battle Infini. Tutaj widzę jeszcze Givenchy Gentleman, to w ogóle bardzo, bardzo różne perfumy tutaj. Pradylom, Boss Battle, Givenchy Gentleman to są no, zdecydowanie różne pachnidła, odmienne. No nie wiem, fajnie, że nie jest takim typowym klonem niczego, ale też jakoś specjalnie mnie nie porywa, muszę przyznać. Dobra, kolejny. Fakar Men. Męski, takim niebieskim klimacie, taki żel pod prysznic, czystość, taka słodycz gumobalonowa. Przyjemny, nie ma takich drażniących elementów, takich wiecie, takich drewnoambrowych, mocno gryzących, syntetycznych. Zapach raczej gładki, kremowy, czysty, męski. Jakieś akordy właśnie lawendowo-bergamotkowe, jakieś nuty takie gumobalonowo-owocowe, morskie, nieco słone. Troszkę klimatem przypomina mi Invictusa, natomiast on nie jest aż tak słodki, ma w sobie sporo właśnie takiej męskiej, czystej świeżości, takiej bergamotkowo-lawendowej. Przyjemny, bo nic tu nie drażni. Dobrze zmieszany, dobrze zblendowany, taki gładki.
Spoczko, spoczko, nuty. Okej, nie widzę go na fragrantice, muszę spojrzeć gdzieś indziej. Okej, Fakhar Men to jest chyba po prostu Fakhar Black i Fakhar Black na fragrantice już jest. I nuty to jabłko, bergamotka, imbir, lawenda, szałwia, jałowiec, geranium, tonka, amberwood. To chyba jakiś akord po prostu drzewa bursztynowego, cedr i wetyweria. Porównywany tu widzę do Invictusa gdzieś z tyłu, ale głównie do Yves Saint Laurent. Why? Bardzo prawdopodobne, natomiast ja tych perfum nie znam jakoś bardzo. Kiedyś tam je testowałem, ale jakoś absolutnie ich nie zapamiętałem specjalnie, więc no, ale nie, przyjemny. Przyjemny, czysty, męski, bardzo uniwersalny, gładki. Ma w sobie fajną taką morskość, świeżość, ale też odpowiednią ilość słodyczy. Wierzę, że może się podobać. I mi również się podoba. To nie są perfumy dla mnie raczej, ale, fajne. Czy na prezent, czy dla kogoś, kto szuka czegoś bardzo uniwersalnego, męskiego, no to myślę, że spoko. Przynajmniej w tym otwarciu zobaczymy, jak tam ich rozwój. Lecimy dalej. Kolejny to Ektiari. To pachnie bardziej kobieco. Rozumiem, że może być uniseksem, natomiast wydaje mi się, że bardziej jednak w stronę kobiety skręca. Otwarcie jest takie bardzo cytrusowe, świeże, rześkie. Troszkę mi się to kojarzy, ja nie znam do końca tych perfum, więc może gdzieś tam przestrzelę, ale wydaje mi się, że coś typu Chanel Coco Mademoiselle. Takie... Chociaż może, nie, bo nie wiem, dobra, może to był zły strzał, bo nie kojarzę aż tak Coco Mademoiselle, nie jestem obeznany bardzo z tymi perfumami, natomiast tak coś mi się kojarzy, taki cytrusowo-różany, jakaś cytryna, bergamotka, może pomarańcza, takie bardziej może słodsze cytrusy, taka skórka cytrusów, taki właśnie olejek eteryczny cytrusowy, nieco cukierkowy, do tego nuty kwiatowe, różane, ale też takie w tle takie kremowo-białokwiatowe, może jaśmin, no takie, no najbardziej chyba jaśminowe, też taka mydlana czystość tutaj jest, może od geranium, jakieś akordy właśnie, może kwiat pomarańczy, o, może coś takiego. No ogólnie cytrusowo, kremowo, kwiatowo, czysto, bardzo przyjemne. Troszkę syntetyczny, ale wydaje mi się, że te cytrusy po prostu takie są troszkę takie ostre, takie nieco kanciaste. A wydaje mi się, że im dłużej będzie na skórze, tym bardziej taki kremowy, gładki się będzie robił, taki bardziej kosmetyczny, balsamowy. Myślę, że w takim kierunku to będzie szło. Ale zdecydowanie wyczuwam tutaj nuty takie różane. Jest taka molekuła jak tlenek różany. I ona wprowadza takich metalicznych, ostrych, zielono-różanych nut. Wydaje mi się, że troszkę tutaj takich właśnie metalicznych, mocnych nutek jest. No spoczko, nuty. Według Fragrantic jest to mandarynka i nuty owocowe, jaśmin, gardenia, piżmo, wanilia i tonka porównywany, no nie do Coco Mademoiselle, ale do Hermès, Jour d'Hermès Absolue. Także no, gdzieś tam przestrzeliłem pewnie z tym Coco Mademoiselle, natomiast no to też jest taki klimat, taki świeżo-kwiatowy, nieofensywny, miły, spoczko. Spoczko, ale no według mnie bardziej niż unisex to zdecydowanie w taką stronę damską skręca. Dobra, dalej. Kolejny Blue Oud, niebieski oud leci na skórę. Strasznie dziwny i nie podoba mi się. Taka kluska syntetyczno-owocowa. No dobra, już osiada. To uderzenie pierwsze było takie bardzo gryzące, drażniące, syntetyczno-owocowe. Czuć tutaj ud, taki akord żywicy agarowej, taki właśnie w stylu bliskowschodnim. Taki nieco fekalny, przybrudzony ud. No zdecydowanie. No taki nieco stajenny wręcz, taka kupa. No ten akord agarowy to taki, no trudny, z tych trudniejszych na pewno. I wcale odbioru tych perfum nie ułatwia to, że jestem w towarzystwie takich nut słodko-owocowych. Te owoce takie przyjemne, nieco kojarzące się też taki jabłkowo-szarlotkowo, jakaś tonka mam wrażenie, bardzo przyjemny akord tonkowy, taki, no taki troszkę kojarzący się z sianem, mocno kumarynowy, fajny. Jakieś nuty nowoczesno-owocowe ogólnie, ciężkie do jakiegoś lepszego opisania, no taka pulpa owocowa, nowoczesna, no i ten ud, nie? Tego udu tutaj naprawdę, naprawdę sporo. No ciekawy, ale no nie wiem, czy na zachodnie nosy jest to dobry zapach, no.
Dobra, sprawdźmy nuty. Według Fragrantiki jest to ud, czarny pieprz, jabłko, bergamotka, nuty owocowe, piżmo, szafran, szałwia, jaśmin, ambra, sandałowiec i gwajakowiec, porównywany do moresk Sahara Blue. Bardzo drogie perfumy i flakon podobny w sumie. Tutaj widzę też Leighton Parfums de Marly. Nie powiedziałbym. Santal 33 absolutnie nie powiedziałbym. I Mancera Oud Blue Notes, tego akurat nie znam. W sensie nie jest to złe, im dłużej jest na skórze, tym pachnie ciekawiej. Wydaje mi się, że w powietrzu może całkiem ciekawie zagrać, bo to pachnie jak takie męskie pachnidło, takie korzenne, orientalne, waniliowe, tonkowe, właśnie taki Leighton, może La Nuit de L'Homme od Yves Saint Laurent, taki klimat, taki, wiecie, taki męski, tonkowy, owocowy przyjemniaczek. A ten Oud tutaj, no... odważny, odważny. Dobra, ostatni na dziś. Rams Silver. Już od razu przy nakładaniu buchnęło na mnie i wiem, czego to jest klon. Jest to klon Ultramal od Jean-Paul Gaultier, perfum, które bardzo lubię. Dobra, wąchamy. No. Tak, tonkowy, owocowy, nuta, akord właśnie taki gruszkowy. Taka dojrzała gruszka w syropie. No bardzo, bardzo przyjemny, tonkowy, kumarynowy, czysty, gładki, oparty na jakichś nutach takich piżmowych, waniliowych, drzewnych. W tle taki fajny męski, właśnie taka męska, lawendowa czystość. Fajnie, bo Ultramal jest takim połączeniem nut bardzo słodkich, właśnie takich tonkowych, waniliowych. Jest tu też etylomaltol, taka nuta, która pachnie mocno cukrowo, trochę jak wata cukrowa. Właśnie w połączeniu z takimi nutami żywymi, owocowymi, zielonymi. Niesamowicie przyjemny zapach, który spodoba się raczej każdemu. Mocny słodziak, to na pewno trzeba mieć to na uwadze, ale to Ultramal, nie wiem jak będzie z tym, ale Ultramal ma to do siebie, że on nie robi się taki strasznie syntetyczny w bazie, nie wychodzą takie drażniące molekuły drzewno-ambrowe, jak to jest często w męskich premierach nowych. Zobaczymy jak będzie tutaj, ale to otwarcie zapowiada się naprawdę, naprawdę przyjemnie. Ta lawenda, owocowość, tutaj wydaje mi się, że też mięta, takie nuty właśnie nieco mentolowe, żywe, zielone, chłodzące. I to wszystko cudownie kontrastuje z tymi nutami właśnie waniliowo, watocukrowymi. No, ja lubię, jestem fanem. No, po tym otwarciu jestem na tak. Zobaczymy, jak się rozwinie. Nuty. Gruszka, lawenda, bergamotka, mięta, kardamon, szałwia, wanilia, bursztyn, piżmo i paczula. Dobra, tyle jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się za chwilkę, za kilka godzin, a u was za chwilkę. No dobra, jestem po testach, nie kilka godzin po testach, a następnego dnia, to dlatego, że nie miałem czasu. Jakoś tak wyszło, ale może to i lepiej, bo byłem w stanie lepiej poznać te zapachy. Pierwszy był Kimmach i Kimmach, szczerze mówiąc, nie bardzo mi przypadł do gustu i nie widzę w nim za bardzo niczego specjalnego. Znaczy nie, że to był jakiś zły, brzydki zapach czy coś, ale był porównywany do Prady L'Homme, do tego Bossa Battle i faktycznie w tym otwarciu coś tam dało się wyczuć. W tym otwarciu nawet był jako tako ciekawy, tak z czasem zmieniał się w taką... Właściwie on się, nie wiem, czy się zmienił, on bardzo szybko się wyciszył, trwał na mnie z 4 do 5 godzin. I po tym otwarciu praktycznie to już był taki zjazd w stronę taką transparentną, drzewno-waniliową, piżmową. Taka transparentna, molekularna, piżmowo-drzewna baza. No nie wiem, nie jestem fanem tego pachnidła. No, ciężko mi je jakkolwiek polecić nawet, żebyście sobie potestowali. Może na waszej skórze jakoś się rozwinie, ale... zarówno na moje, jak i trochę czytałem o tym zapachu potem, to no nie robi on najlepszego wrażenia na ludziach. Jestem na nie. Kolejny Fakhar. No i Fakhar to taki przyzwoity przedstawiciel takich uniwersalnych, niebieskich, świeżych, typowo męskich perfum. Pachnie no podobnie do Yves Saint Laurent Y, co już wspominałem w otwarciu. Znaczy nie wiedziałem tego za bardzo, bo nie znam do końca tych perfum, ale... nie znam dokładnie tych perfum, ale ludzie na Fragrantice tak go porównują.
No, dla mnie to taki miks troszkę Invictusa, może Invictusa Aqua z takimi, wiecie, perfumami typu Dylan Blue od Versace, Blue de Chanel, Savage. Wiecie, taki klimat uniwersalny, czysty, męski, lawendowy, nieco posłodzony jakimiś nutami tonkowymi. Do tego jakieś nuty takie nieco słono-morsko-gumobalonowe, czyste, owocowe. No, przyjemne pachnidełko, takie niesobowiązujące psikadło, wydaje mi się. Spoko, nie jest złe. Wiem, że dużo ludzi takie klimaty lubi, więc myślę, że można sprawdzić. Trwałość spoko, przyzwoita, 6 do 8 godzin. Projekcja taka umiarkowana. Jest okej. Okay. No i Ektiari, no on mnie trochę zdziwił, bo jest markowany jako unisex, według mnie zdecydowanie raczej z przechyłem w stronę kobiecą. To nie tak, że mężczyźni nie mogą go nosić, czy tam ktokolwiek, ale noście sobie co chcecie oczywiście. To, że coś jest kierowane teoretycznie do kobiet, nie oznacza, że nie możecie tego nosić, jak jesteście innej płci, jakby luz. Natomiast tak stereotypowo, wydaje mi się, kojarzy się kobieco. Biało-kwiatowo, no ogólnie kwiatowo, cytrusowo, czysto, zwiewnie. Tak on trwa praktycznie do końca. W bazie mocno piżmowo... drzewny, piżmowo-waniliowy, ale głównie to czyste piżmo. Może gdzieś odrobinka patchouli w bazie, odrobina róży, tak mi się coś kojarzyło. Taki czysty, nieco mydlany zapaszek. Bardzo przyjemny, nieofensywny. Trwałość mniej więcej 6-godzinna. Projekcja taka umiarkowana z minusikiem, taka może biurowa. Takie dobre, niesobowiązujące perfumy na co dzień, ale raczej kobiece. Kolejny był Blue Oud od Latafy. Mnie zdziwiło, że te perfumy kosztują około 60 zł. Myślałem, że będą droższe. Co nie zmienia faktu, że ciężko mi je polecić, bo one są jako tako ciekawe w otwarciu. Ten Oud jednak tutaj dominuje w tym otwarciu. On całkiem szybko zanika. Znaczy całkiem, takie pół godziny do godziny się na skórze trzyma. Potem te perfumy robią się takie wygładzone, takie... taki zbitek owocowo-tonkowo-drzewny męski się z tego robi. Widziałem, że coś ludzie wspominali o właśnie La Nuit de L'Homme, o Leytonie. No to jest podobny klimat, taki nieco przyprawowy, waniliowy, balsamiczny, drzewny, męski, czysty. Tylko że to wszystko jest taki no średniej jakości. Myślę, że tak, to inaczej się tego nie da ująć. No nie jest tragicznej jakości, nie jest też najwyższy. Jest taki okej, okay, ale... pamiętajmy, że kosztuje 60 zł i myślę, że jak za 60 zł jest naprawdę okej. Tym bardziej, że parametry ma bardzo dobre, około 80 godzin projekcja raczej taka, no, umiarkowana z plusikiem do wysokiej. Naprawdę parametrowo niewiele można mu zarzucić i też w tej bazie nie pachnie taką okrutną chemią, jak potrafią nawet niektóre dużo droższe mainstreamowe perfumy pachnieć takimi, wiecie, bardzo drażniącymi molekułami drzewno-ambrowymi. Tu tego nie ma. Jest mocno, jest drzewno-ambrowo, ale to wszystko jest na znośnym poziomie i jest wygładzone waniliną, podejrzewam, jakimiś nutami balsamicznymi. Spoko. Chociaż myślę, że dla wielu to otwarcie to może być jednak troszkę too much. I ostatni Ram Silver. I to są bardzo fajne perfumy, szczególnie patrząc przez pryzmat ich ceny, bo widziałem koło 60, 70, 80 zł mniej więcej taki przedział. Bardziej chyba 70, 80. I myślę, że za te pieniądze bardzo, bardzo spoko. Pachną bardzo podobnie do Ultramal Jean-Paul Gaultier, czyli też do Afnana 9PM. Bardzo znany klon swego czasu, też nagrywałem recenzję, może ktoś z was kojarzy. Korzenny, drzewny, ciepły, tonkowy, waniliowy, owocowy. Taki słodziaczek, przyjemniaczek, ale jednak z takim pazurkiem, z charakterem, z czymś takim, co powoduje, że nie jest on takim typowym słodziakiem. On nie pachnie jak wszystkie inne męskie premiery. Obecnie jednak no ten taki akord gruszkowy, owocowy, to połączenie takich nut żywych, zielonych, owocowych wraz z tą dużą dawką słodyczy jest naprawdę, naprawdę fajne. W tych perfumach również robi dobrą robotę. W bazie pachnie bardzo przyjemnie, piżmowo, takie czyste, nieco kojarzące się z proszkiem do prania piżmo. No ogólnie z taką czystością, no, do tego wanilii na jakieś nuty tonkowe, kumarynowe, drewno. Spoko. Fajna rzecz, trwałość z 6 do 8 godzin, projekcja taka umiarkowana, do umiarkowanej z plusikiem. Bardzo, bardzo fajnie. Nie mam mu nic do zarzucenia. Myślę, że warto rzucić nosem. Tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś z tych perfum, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarzy. Dzięki i pa.